wyścigu 10 z UKS Basket Fred Kielno mistrzyniami województwa pomorskiego w koszykówce. Drużyna U12 także na podium z trzecim miejscem. Dzisiaj czujemy bardzo dużą radość, szczęście. Zdobyliśmy sukces, jesteśmy z tego bardzo dumne. No i pracowałyśmy na to ciężko. W ubiegłą sobotę w Bojanie w hali sportowej miał miejsce mecz gwiazd Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki Pamięci Wojciecha Pietkiewicza. To towarzyskie rozgrywki najlepszych młodzieżowych drużyn koszykarskich z terenu województwa pomorskiego w sezonie 2021-2022. Pomiędzy meczami wręczane były medale i puchary. Trzeba przyznać, że dla naszych kielnieńskich koszykarek był to niesamowity sezon meczowy. Oprócz miejsc na podium, wśród zawodniczek mamy też dwie królowe strzelców. Julię Zamojską z U12 i Julię Pietruszewską z U11. Julia Pietruszewska została także zawodniczką MVP. Co na ilość wbitych koszy, ile to mniej więcej jest? Dużo. Oprócz samych zawodniczek, nie mniejszy wkład w sukces ma praca trenerów. Do najmłodszych lat dzieci u nas mają szansę bawić się, poznawać tajniki koszykówki. Bardzo nam miło jest widzieć ich uśmiechnięte buzie, kiedy odbierają właśnie nagrodę za swoją pracę. Musimy właśnie tymi sukcesami też trochę przyciągnąć nowe koszykarki. Także tutaj dziewczyny również w swoich szkołach propagują właśnie koszykówkę i reklamują nasz klub. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy sukcesy i dziewczynki mogą w swoich szkołach też się pochwalić. Podczas mistrzowskiej gali drużyna Basket Fred pożegnała swojego wieloletniego trenera Marka Sadłowskiego. To za jego kadencji drużyna zdobywała wysokie wyniki, sięgając po najwyższe trofea. Pan Marek otrzymał także nagrodę specjalną Basket Partner za całokształt. Trzeba przyznać, że trener Sadłowski podniósł wysoko poprzeczkę swojemu następcy, którym został pan Łukasz Jaśkiewicz. Jak pan widzi plany na przyszłość pracy z drużyną? Jako dzisiaj może troszeczkę jeszcze obserwator, aczkolwiek już pewnie treningi się zaczęły. Tak. No ja jestem ogólnie zdania i jakby ze szkoły się wywodzę takiej koszykarskiej, gdzie szkolimy bardzo dużo podstaw, czyli będziemy skupiać się dużo na technice indywidualnej. Jakby ten wynik to jest dla mnie taka wypadkowa dobrej pracy na treningach. Także będziemy się przede wszystkim skupiać na tych właśnie podstawach, na rozumieniu w ogóle gry, zasad koszykarskich. Także na tym się w 100% skupiamy. Dodatkowo dorzucimy jakieś elementy motoryczne, żeby tutaj dziewczyny szły krok po kroku do przodu. To jakie ambicje na przyszłość? Jakie ambicje? No mam nadzieję, że jakaś zawodniczka tutaj z tego zespołu wyjdzie i będzie grała zawodowo w koszykówkę. Taki jest mój cel, żeby stworzyć jej takie podstawy, taką bazę, żeby ona mogła w przyszłości zaistnieć w jakimś zawodowym klubie. Utrzymanie klubów na poziomie dotychczasowym, czy jeszcze lepiej? No mam nadzieję, że jeszcze lepiej, ale mówię, to będzie wypadkowa dobrej pracy. Mam nadzieję, że to wszystko zrealizujemy podczas sezonu. Naszym tegorocznym mistrzyniom dziękujemy za emocje i gratulujemy. Kolejny sezon przed nami. Pozostaje życzyć przede wszystkim nowemu trenerowi sukcesów, wytrwałości w pracy z młodzieżą, a drużynom Basket Fred równie udanego następnego sezonu.